Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie na Tightlet Tuesday, 20 czerwca 2023. Kolejny odcinek przed nami, kolejne emocje, mam nadzieję, przed nami. Gramy 11 rund tempem, 3 minuty plus 1 sekunda na zawodnika. Wiele ciekawych, jak zwykle, silnych nazwisk. Ja tutaj się troszeczkę, słuchajcie, tylko pomniejszę leciuteńko. OK, tak żeby było wszystko widać. Dobra, wszystko się zgadza. No dobra, mamy upalny dzień, idealny na szachy. Za półtorej minuty rozpoczynamy zawody. Już tylko sprawdzam technicznie, czy wszystko się tutaj zgadza. Momencik, OK. Odpalam sobie tylko tutaj przeglądarkę Twitcha. Dobra. Tak, wszystko chyba działa. Tak, cześć Pulchny, witam cię serdecznie. Cieszę się, że będę z tobą spędzał najbliższe 2 godziny. Wszystko działa, ok, wszystko działa. Zgadza się, wszystko się nagrywa. Dobra. Powiększę sobie u siebie ustawienia, żebym widział dobrze czat. Cześć Adrian, witam cię serdecznie. Za 50 sekund rozpoczynamy. No i jedziemy. Nastrój dobry. Myślę, że głowa w miarę świeża. Więc dlaczego by nie powalczyć? Najbliższe 2 godziny będziesz robił barki. Spoko. Robił barki. Niech tak i będzie. Ja będę robił ranking. Magnus Carlsen, słuchajcie, gra. Magnus Carlsen, 3311. No kozak, przekozak rankingowy. Hikaru w ogóle miał kiedyś 3300? 3300? Nie wiem, 3200 zawsze. 3200 miał, ale czy miał więcej? Jaki był rekord w ogóle rankingu? Chyba 3300 ustanowił Magnus. Czy jest Janek? Janek, chyba Janka nie widzę. Spoko, będę go godnie reprezentował. Nie no, się śmieję oczywiście. Mamy pierwszą partię. Jedziemy. Mistrz międzynarodowy ze Stanów Zjednoczonych. Jeszcze czekamy na pierwsze posunięcia od tego mistrza. Oczywiście kawka musi być. No tak, no wiem, że Janka nie będę reprezentował, ale Polskę mogę. Jasne. Gdzie mi do Jana Krzysztofa Dudy? Znam swoje miejsce w szeregu, spokojnie. No dobra, coś z tym GM Justin się dzieje. Może zaspał, albo biegnie do monitora. Nie wiem. Ale nie chciałbym w ten sposób wygrywać partii. Bo to nie o to chodzi, żeby wygrywać walkoverem, tylko żeby walczyć, no ale to jest oczywiste. Dobra, słyszał. Skoczek F6. Gramy C4. Może G3. Jak to ja gram ostro. On również gra ciekawie D5, jeżeli przepcha to tak mi się zamarzyło. Jeżeli tu to zbije hetmanem. Jeżeli tu to mogę zbić skoczkiem. Albo hetmanem, jeszcze myślę, no chyba tak. Bo tak, żeby atakować końca. I bierze E1 za moment. Skoczek B6 jakiś zapewne. To wzbijemy tu z szachem, potem bierze E1. Cześć Malkolit. Goniec F5. Skoczek H4. I chyba jest mój. Bo skoczek nie ma dobrych odejść.
Jeszcze jest wieża D8 z wtrąceniem, ale wtedy chyba hetman E2 i też wszystko się zgadza. No tak, ma problem, bo nawet jak F5 zagra, to bije w przelocie i on nie może odbić skoczkiem, bo wieża tutaj patrzy na hetmana. No więc chyba z czystym sumieniem mogę powiedzieć, że partia jest wygrana. Jak gładziutko, słuchajcie, masakra. 13 posunięć z mistrzem międzynarodowym. No to się rzadko zdarza, ale to wynika z tego, że jest po prostu błąd. No skoczek F2 komputer pokazuje, ale to już oddanie figury. No to mimo wszystko tutaj jest dobrze. No to słuchajcie, chyba nie ma co tutaj analizować. No nie wiem, zerknę tak szybko, jak tak mało posunięć. Mamy pierwsze zwycięstwo, więc jest ok. Słuchajcie, no co? Debiut jak debiut, nie ma błędów. E4, C5, D5, bicie. No E5 jakby nie było. Aha, tutaj jest wariant taki, że gra się D4. Bicie skoczkiem i się odchodzi skoczkiem. I czarne mają te pionki bardzo silne za cenę figury. No, z praktycznego punktu widzenia myślę, że spoko. W sumie nie wiem, jak to ocenić. No, ale gość się pomylił grając tutaj, tak? Skoczek bije. No i F5 teraz powinien zagrać. No tak. A zagrał tutaj, to jest błąd. Dokładnie. Jakie to czasem proste, co nie? Dobra, nie tracąc czasu, szybko zerknijmy, jak gra. Czy Magnus Carlsen gra? No nie, już wygrał. Zaliczam się do tych szczęśliwców, że też tak szybko. No to zobaczmy w takim razie. A zobaczmy Kramnika. Lubię patrzeć na grę Kramnika. Zawsze lubiłem jako dziecko. Się wzorowałem na nim. Zobaczcie, o, Kramnik ma teraz figurę mniej, ale ma masę pionków. No, będzie ciekawie. Zostawię ocenę silnika również. Tak, żeby to było atrakcyjne dla osób, które no, grają w szachy trochę słabiej. Tak, żeby się orientować w pozycji. No zobaczcie, jest taki mały plusik dla białych, ale z praktycznego punktu widzenia czarne nie mają aż tak źle. No, masa pionów, ale to też... Dobra, inaczej. Białymi może gra się ciut łatwiej. Tak bym to ocenił na szybko. No bo jednak figura to figura, a pionki nie są jakieś mocno zaawansowane i zbite do pola przemiany, jak tak bym to nazwał. No dobra, ale Kramnik coś tutaj próbuje. B4. A tutaj białych jest to, że te wieże celują też w punkt F7, ale zawsze czarne mogą zagrać F6. W ogóle wieża na E5 fajnie stała. Na C5 też stoi dobrze, przecież tu pilnuje pionka. No wydaje mi się, że jakieś H4 trzeba zagrać. Nie wiem, w sumie to nie mój problem. No zobaczymy po prostu, jak się to będzie rozwijało. Oj, G5. Kramnik nie zagrał G5. Już wygrywał. Zobaczcie, zawodnik, który był mistrzem świata, nie zagrał dosyć prostego ruchu. Oczywiście z boku i na silniku to się łatwo patrzy, ale wiecie, o co chodzi. Kiedyś ten moment piku szachowego przemija, no jakby nie było. Zobaczcie, jakie groźne posunięcie i gość zagrał, nie? Ja cię kręcę. Chociaż to nie jest trudne, bo po wybiciu jest po prostu wieża G4, jest bardzo niebezpiecznie. Znaczy, no jest koniec partii praktycznie, więc nie można zbić tego na H5. No i partia, no właśnie, Kramnik teraz ma mało czasu. Król G2, co? No król G2 trzeba grać, bo tutaj cały czas białe w natarciu. Kurczę, ten mistrz FIDE ogra Kramnika, co nie? Bo teraz grozi bicie na G6. O rety. Wymiana hetmanów byłaby ratująca czarnymi, że tak powiem. No trochę czarne odetchnęły, mimo że straciły dwa pionki, ale to lepiej tak, niż te hetmany były na szachownicy. Teraz Kramnik może trochę przyspieszyć. No wieża B8, tak, tutaj jest mocny atak. Aj, bicie na F7! Mógł jeszcze wieżą. Będzie zasuwał pionkiem, okej. Okay. A w ten sposób sobie pograł. No jak Kramnik to ustoi,
Co tutaj mógł? Nie no, wieżówka oczywiście jest wygrana, bez dwóch zdań. Nie no, to tutaj już. Ojej. No tak, już król F4, to już jest prosto, te pionki mogą zasuwać H5. Tutaj E5 będzie ruch. O, bez znaczenia chyba większego. Kolejny pionek. Kramnik będzie grał do końca. Czy nie? Chyba nie. No poddał. Kramnik przegrał pierwszą partię, słuchajcie. No, niespodzianka. Niech to mu się trochę odświeży. Słuchajcie, ale by były jaja, jakbym zagrał z takim Magnusem teraz w drugiej partii. Spadłbym chyba z krzesła. Czy jest na to szansa w ogóle z moim rankingiem? Chyba jest. Tak mi się wydaje. Nie wiem, nie potrafię za bardzo tego policzyć. Ale miejmy nadzieję, że zagram z kimś bardzo mocnym. Dobra, zerknijmy sobie. No na kogoś tutaj z góry. A, tu już jest mat. Niech to się odświeża. Tutaj jakiś gość 2900. Zwycięstwo. Dobra. Okej. Partie się bardzo szybko kończą. Znaczy, Szwajcarze jest tak, że tak, kojarzą ludzi inaczej. Pierwszy gra z zawodnikiem z połowy stawki. Ale w drugiej rundzie to już w zasadzie nie wiem. Na pewno dobierają z tą samą ilością punktów, ale pytanie, czy albo dostanę słabszego zawodnika w tym momencie, albo bardzo mocnego według moich tutaj wyliczeń, mniej więcej. No zaraz się okaże, czy tu jeszcze partia trwa? Jeszcze trwa. No, białe mają oczywiście wygraną. Jest kwestia techniki. Myślę, że już nie najtrudniejszej. Ale cudnie by było zagrać z Magnusem. Po prostu cudnie. Ja z nim tylko grałem 2 razy na buletach i to na nieświadomce. A teraz to by było coś pięknego. Z Magnusem, czy z Nakamurą, czy z Griszczukiem, obojętnie. No ale wiadomo, chce się zagrać. Chciałoby się powiedzieć z mistrzem świata, no ale Magnus nie jest mistrzem świata. Mentalnie dla wielu ludzi jest. No tak, tutaj oczywiście białe mogą sobie wykonać szereg, posunąć tak, żeby nabić trochę czasu, żeby czegoś nie zepsuć. No nie no, szewczykiem to jak, no. Szewczykiem to się nie da. Dobra, wiem, że żartujecie. Dobra, ja to na poważnie wziąłem. Bez sensu. No dobra. Co z tą realizacją? No już teraz król się dobrze schowa. Szach wieżą, król tutaj się schowa. Za moment. Okej. Goniec F7 wystarczyło. No dalej to można zrobić. Co on w ogóle gra? A, no to wieża H7 już. Dobra, zawsze to się z boku, zawsze to się z boku łatwiej patrzy. Dobra, jest mat. No i zobaczymy, z kim nam przyjdzie się mierzyć w rundzie numer 2. Oj, 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 oj. Stresuje się. Nie, no nie ma Magnusa, a no ale jest bardzo silny zawodnik. No jest 2900, więc tam trochę brakowało pewnie z 50 oczek. Jak miał z 2650, to możliwe, żebym z nim zagrał. No dobra, nie wiem co to za gość, nieistotne, lecimy. Lecimy i walczymy. Niech będzie E5. A3! No naprawdę.
sprawę, prowadzą sobie figury. No co tutaj? Co ja mam tutaj kombinować? No zagram goniec e7. Okej, bije. Powrót tędy. Chyba wszyscy są zadowoleni. D4 dostanę posunięcie, więc trzeba na to uważać. To tak, tak. Może się przestawić. Okej. No może G6, goniec G7. Okej, E4. No tak i tak planuje. Okej, tak. On się niby osłabił. Tak, tak. Aha, tak będzie planowane, pionka mi zdejmie. No dobra, ale myślę, że nie jestem bez szans jakichś tutaj. Tak, tak. Zdejmij mi pionka. Zdjął mi pionka, ok. Kolejnego. Co GM to GM. Tu jeszcze grozi. Kurczaki. Tu jak wtrącę, to mam bicie tutaj, nie? O właśnie. To jest jakiś może ratunek w tej sytuacji. Bo jeszcze tam F5, jak goniec się zasłoni. Grunt to zamieszać w pozycji. No tak. Policzę sobie końcówkę lepszą. Muszę tak, niestety. 2-4, 2-4. W pionkach równo. Magnus to by dał radę w tej pozycji. Właśnie w moim przypadku będzie chyba ciężko. Jak tak bym zagrał. On pionkiem. Muszę tak zagrać. On pionkiem. Skoczkiem to tak. Co? No dobra. Tak. Skoczek C2. Ale złapie aktywność. O nie, nie złapie aktywności, bo on pionkiem będzie zasuwał. Kurczę. To nie takie łatwe niestety. Jakoś mnie tutaj poratuje. Co to za pozycja jest? Zresztą gońca B1 z jakimś szachem, ale w tej sytuacji, kurczę, to będzie trudne. Tutaj będę chciał zagrać. Rozpaczliwa walka o remis. Aha. Kurczę.
Nie jest dobrze. Dobra, gramy tak. Tak. Chcę tego pianka wziąć. Ale sprytnie mi wymienił tutaj figury. Tego nie widziałem. No tego nie widziałem, kurczę. A, mogłem pionka wziąć. Dlaczego nie wziąłem pionka? O, rety. No tak. Dobra. Trzeba się poddać. Szkoda. Kurczę, szkoda, 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 szkoda. A, czy mi zagrał w ogóle? Co to ma być? Szybko zerknę. W ogóle z kim ja grałem? A, Adam Kozak. A, jakbym wiedział, to bym grał inaczej. Znam gościa. Znam gościa. Kojarzę go bardzo dobrze. Dobrze było. Mi się pozycja bardzo podobała. Była bardzo grywalna. Taka normalna, bym powiedział. Się troszkę zamotałem tutaj z tym D4. O, w tym momencie. Ale E4 cały czas dobre, skoczek D2. Aha, żeby C6 grać. Ciężko taki ruch zagrać, otwierając gońca. Ale tutaj można było to trzymać chyba, tak? H6. No, wiecie jak jest. I G4 w ogóle bardzo szybko zagrał. Wydawało mi się, że to jest zły ruch. Aha, teraz trzeba było zagrać C6, żeby mieć opcję połączenia pionków. Dalej uważam, że czarne spoko. Faktycznie, że spoko. Tak, tak. No C6, zobaczcie, cały czas jest ok, mimo straty tutaj pionka. Zbił, zbił, zbił. D5, tak. Dobra. Co? Wieża E3 jest brane pod uwagę. Dlaczego ja takiego ruchu nie brałem pod uwagę? To jest takie klasyczne uderzenie, bardzo fajne. Takie na długotrwałą inicjatywę. Bardzo ładny ruch mógłby nastąpić. Kurczę, szkoda. Aj, jaj, jaj. Wieża E3. Po pobiciu pionkiem... Jest wejście hetmanem, biorę pionka sobie, no i sobie ustawiam wieżę znowu i sobie gram szachy po prostu, z czarnopolakiem. Klasyczne bicie. No widać, że nie grał najlepiej na mnie, no też mnie pewnie lekceważył. Znaczy nie wiem jak było dokładnie, ale zapewne to mu wystarczyło. A znowu zobaczcie, komputer podpowiada, żeby tu wymienić i znowu uderzyć na E3. Aj, szkoda. Maciej Dudarski, dziękuję Ci za subskrypcję. Ojej, dawno nie widziałem tego obrazka. Rzadko streamuję. Dziękuję serdecznie. Bicie, bicie. No i tutaj wieża. Bicie, bicie. Bicie. No i tak, tutaj wymusił na mnie po prostu te złe pionki, które u mnie stoją. B4. No i dobra, Krzysztof. No jakbyś był Magnusem, to byś to ustał. Bo F5 i co? Królem zasuwać. Dziękuję, dziękuję bardzo za te subskrypcje. A5, bicie, C5, skoczek, bicie, bicie, goniec, skoczek. Aha, w ogóle wieża A4 każe grać, żeby przyblokować to wszystko. Ta końcówka nie była aż taka zła. Pionem zasuwał, oczywiście się przytulił. Tutaj to już jest gorzej. No tak, tutaj jest już gorzej, tutaj już jest ciężko. W ogóle zobaczę jeszcze na końcu, jak to komputer też ocenia. No też przegrana, nawet jak wezmę tu. D6? Bo co, tutaj? Co, tak, tak. Co, tu, tu, tu. Też przegrana. Dobra. Mówi się trudno. A Magnus też przegrał? Ktoś kojarzy? Może bym z nim zagrał, bo nie widzę go na pierwszym miejscu. Już go szukam w tabelce. Czy Magnus przegrał partię, czy zremisował? Zaraz zobaczymy. Ale dwójek na horyzoncie. Mnóstwo. Czy
Czy Magnus Carlsen przegrał, ale bym chciał zagrać z Magnusem? No nie, to się nie uda. Lecimy. Ale miło by było zagrać z gościem 2900. Mam nadzieję, że to nie jest ostatni taki przeciwnik dzisiaj. Zobaczymy. Czy jest jakiś Discord z ludzi z eksperta? Nie, Discorda nie zakładaliśmy na kursy, ale to nie jest wykluczone. Wszystko możemy wprowadzić, musimy to przemyśleć. Myślę, że to jest dobry pomysł, ale jeszcze go nie ma. No cóż, przeciwnik myśli znowu minutę. I cały czas myśli, albo po prostu nie jest przy kompie. No cóż, no jego problem. No co ja mogę na to poradzić? Jak samopoczucie? A bardzo dobrze. No Kacper, dzwonimy się telefonicznie. Może nie będę tutaj publicznie opowiadał o wszystkim. Ale było chyba spoko, nie? Dobra, gość. Gość ogarnął. Zagram sobie na pułapkę. Spróbuję. I teraz tak. Chwila. Jak to miało być? A, tak. Teraz czegoś tu nie ogarnąłem. Nie wiem, czegoś tu nie ogarnąłem. Dobra, gram tak. Coś mi się warianty chyba pomyliły, ale dobra, to jest i tak spoko. Gość wrócił. No dobra, G3. Koniec G. Gramy normalne szachy. No wracam, żeby zająć pozycję. Jakieś A4, żeby utrudnić mu rozwój, może przez B5 później. Jeszcze z gońcem mam problem, on chętnie by tutaj chciał wyskoczyć. Dobra, wieża D1. Stream Pawła przed paru tygodni był pierwszym zdaniem. Nie, Paweł streamuje bardzo rzadko. Nie podoba mi się, muszę wrócić tutaj. Znaczy Paweł na pewno też będzie streamował na ekspercie. Będzie robił live'y. Także spokojnie z Pawłem też będziecie mieli do czynienia na pewno. Bo bardzo dobry trener ten chłopak. Ok, koniec B2, wysunę tę figurę. Muszę sobie jakieś opcje, skoczek E5. Dobra, wieża też wchodzi, żeby tutaj walczyć. Dobra, tak spróbujemy. Dobra, gramy tak. Jakieś E4 mi się chce zagrać. Grunt, że on nie otworzy sobie linii. To ciekawe, co on zagrał. Dobra, spróbujemy go postraszyć takim ruchem. Aha, on chce to wymieniać. Dobra. Tak, przerzucę sobie końca. Skoczek nie ma pola. Teraz jakieś są opcje bicia w ogóle.
Pytanie, czy to się opłaca. Dobra, gram jakieś H4 póki co. Taki ruch zawsze się przyda. Może przestawię gońca. Okej, on tutaj coś będzie chciał włazić. Dobra, goniec tutaj. Nie pozwolimy mu na wejście. Króla podciągnę. Tak, czy tak? Mam pomysł. Bierze D1. On zbije mi na C4. Ja mu zbiję tu. Co? To źle zagrał chyba. Oj, to było ryzykowne z mojej strony. Bo to może być, kurczę, remis. Muszę się rozpychać pionkami. Dobra. Na razie o jedno. No właśnie. Ja mam pionki na białych polach i to jest ten ból. A teraz mam G5 jakieś, może coś tutaj spróbuję, jakiś przełom zrobić. Czekajcie, tutaj mam jakieś opcje przełomu. I no, jeszcze poczekam. Tu jest też jakaś opcja przełomu. No dobra, tak. On ma 7 sekund w ogóle. Może spróbować to jakoś wykorzystać. Tak. Tutaj w ogóle coś. O! A, tu mi wybija pionka. Dobra, ale to już jest chyba w miarę. Bo tutaj mam opcję, król jest daleko. Dobra, mamy go. No tak, partia też była wygrana. Zaczy się końcówka. Przejdę szybko do końcówki. Końcówka myślę, że nie była wygrana. A, goniec B5 w ogóle, żeby nie wymieniać skoczka. Tutaj trochę ułatwiłem. Zobaczmy, jak to stoi. No, to tak, myślałem, że to jest remisowa. Bo te przełomy mnie troszkę uratowały, że on na nie poszedł, bo mógł stać w miejscu, ale zbił. Tutaj, tak, 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 tak. A, król H7, zły ruch. Poszedłby tutaj na F8, ja tu i remis, nie? Przytrzymałby tutaj te pole. No dobra, udało się tym razem. A nie, Magnus Carlsen ma 3 na 3. Spoko. Zobaczmy młodego ukraińskiego szachistę. Wygrywa. Kurczę, no młody jest dobry. Jest mega konsekwentny w ogóle. W swojej grze. No wiadomo, błędy się zdarzają wszędzie. MVL, no, no miał wygraną. Co? Mat, szkoda. Aj. Młody miał wygraną. Ale to zawsze się łatwo patrzy obok, a emocje na pewno są ogromne podczas gry. No dobra, czekamy sobie cierpliwie. A, są 2 punkty. No, 2 punkty to jest dużo. Czekamy sobie cierpliwie na kolejną rundę. No zobaczmy, kto tutaj gra jeszcze. Może na Żigałkę Siergieja. O, znowu niestandardowo. Co? Czarne mają wygrać. Aha, Żigałko gry czarnymi. A no tak, bo tutaj już. No tak, 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 tak. Wszystko jasne. O, Polak. Nie wiadomo, kim jest ten Polak, ale ma wygraną. Jedziesz już moje
Speedruny od pierwszej części, żadnych zadań nie robię i udało mi się dzisiaj wbić 10 minut 1910, w kwietniu miałem 1650. Wow, kuczaj, gratulacje. No to jest bardzo dobra wiadomość dla mnie i gratuluję Ci również. Fajny feedback. Dlatego, że planuję coś zrobić ze speedrunami, coś mocniejszego jeszcze. Ale nie chcę na razie za dużo mówić. Ale to jest bardzo dobra dla mnie informacja. Dla Ciebie również, no wszyscy są wygrani. Dzięki. Dzięki serdecznie. No i gratulacje jeszcze raz. Dobra, patrzymy tutaj, co tu się dzieje. O, typowy remis. Ale cuda mogą się dziać. Oj? Jednak nie. No i tak w kółko będą sobie tutaj panowie grać. Że chcę zebrać partię. Może nie zebrać. Nie chcę ich zbierać. Nie będę wykorzystywał partii, które już są na YouTubie. Na pewno nie. To by było zbyt proste. Raczej. No, i zdarza się tak właśnie, że są widełeczki. Dobra, czekamy na rundę numer 4. I kolejny arcymistrz. Dobra, nie wiem kim on jest, ale 2900, spoko. Dwóch arcymistrzów po czterech partiach. Zobaczymy jak to pójdzie. Dobra, skupmy się. No E5 pewnie będzie, to typowe. Dobra, Hetman D2. Tam goniec przez B2 pójdzie sobie. Okej, chcesz wymiany? Proszę bardzo. Co, wszystko się tak wymieni prosto? Jestem za. A nawet przeciw. Kurczę, no. Czy tak mam grać? No zagram, no. Nie podoba mi się ten pomysł, ale zagram potem F3. Bo tam też mu wieża wisi. Aha, on robi długą roszadę, jest po mnie, no. Aha, jeszcze mam szacha, spoko. Jeszcze mam szacha, też mam długą roszadę. Tak? Dobrze mówię? Mam szacha. Długa, on mi zbije z szachem. No masakra, nie? Ale się dałem zrobić jak dzieciak w tej taktycznej układance. No nie, no. No tak, no, mam w topę. Kurczę. Ale żal. No przecież zajmie mi 100 lat, zanim po tego gońca pójdę. Ale przegrałem szybko partię, co nie? Szkoda. No szkoda, no. On nawet może poświęcić teraz na F3 sobie spokojnie. Ajajaj. Za szybko pograłem teraz. No, dokładnie sobie poświęca. No i ma dobrze, no. Nawet jeszcze tego pionka mi weźmie. Albo i skoczka. Gońca. Okej. Ale się dałem zrobić jak dzieciak, nie? Zerknę sobie szybko. Co? Koniec G2 każe grać? Nie no, powiem wam, że jestem zły. No takie porażki to są najgorsze. Po prostu no, są najgorsze. No B3, dobrze. D5. Bicie, bicie, Krzysztof. Goniec B2 trzeba grać. Tu się wszystko trzyma. To jest złe już. Tak bardzo złe.
To w ogóle te G6 było niezłą zmyłką. No tutaj to już przegrano. Goniec B2. Na pewniaka. No goniec D2, nie? Ale to i tak jest źle. Czarne mają świetny rozwój. Dobra, tragiczna partia. Nie grajcie tak, proszę. Amatorka z mojej strony, kompletnie, ale jestem zły. Kompletnie jestem zły. Dobra, zobaczmy na zawodowców, co tam będziecie patrzeć na mnie. No przecież jak ja taką partię przegrywam. Zobaczmy na Magnusa, jak sobie tutaj. Nie chcę mówić, że radzi, bo on sobie zawsze radzi, no. Magnus gra czarnym kolorem. Wygląda to dobrze. Zobaczcie. I zbił, i dał się zrobić na widły, ale teraz jest szach. Widę nie ma. Taki szach jest ok, no nawet takiego ruchu nie ma, bo tutaj. Król musi odejść. No, Magnus wyciśnie, mimo że ocena jest taka dla białych niby lepsza. Z praktycznego punktu widzenia wydaje mi się, że czarne mają lepiej. To nie chodzi o to, że gra Magnus, tu jest izolowany pionek, ale zaraz 2, 4, 6, 4, 6. Ha, pionek więcej po stronie białych. No to wszystko wyjaśnia, dlaczego jest taka ocena. Zobaczcie, Magnus gra jak Carlsen, by się chciało powiedzieć. Magnus gra jak Stockfish. Nie no, kozak, nie wiem co po tym ruchu. No tam, no tak, wyższy poziom wtajemniczenia. Jeszcze czas ma genialny, nie? To jest jednak łeb. Sorry, łeb to tak zabrzmiało źle, ale to w pozytywnym słowa tego znaczeniu. No ma łeb chłop, no. Podziwiam, będę go zawsze podziwiał. Myślę, że nie tylko ja. Wiele osób na świecie go podziwia. No coś pięknego, no. Po prostu jest dobry w te klocki. E5 pokazuje silnik. Zobaczymy, czy mamy grę E5. H5. No, takie posunięcie na... Wiecie, o co chodzi, nie? Co on tak długo myślał? Presja Magnusa. Okej. Okay. W pionkach wyrównał. Zostawił izolowanego pionka. No i przyciśnie, no. Strzelam, że zagra goniec F6. Chociaż nie, nie zagra goniec F6. H4. Dociągnął piona jeszcze dalej. Gońca zbije. No pewnie tak, nie? Goniec F6. Szkoda takiego w sumie skoczka wymieniać, nie? On jest bardzo silny tutaj w centrum. No i królem, no tak, wyczekuję, jak to Magnus? Królem sobie tam ogarnie temat. No, wycofka, ten ma mało czasu, skomplikować, jasne, skoczek F5. Też zaznaczę, nie zdążyłem. Przepraszam najmocniej, coś mi się tutaj umsknęło. No tak, Magnusik już go ma. Wymagnusował go, no. No ładnie. Ładnie to zrobił. Majstersztyk. Zobaczmy, jak gra Griszczuk. Nie zobaczymy, bo już wygrał. Odświeża nam się. No dobra, pierwszy z brzegu chyba, czy jakiegoś Polaka tutaj sprawdzimy. No nie, pierwszy z brzegu. Kurczę, szkoda, dwa punkty mam, a przegrałem te dwie partie tak, no tą ostatnią szczególnie, tak bardzo słabo. Bez walki. No nie jestem zadowolony, ale muszę to koniecznie poprawić. Nie można tak łatwo przegrywać. Ale z drugiej strony dobrze, no. Dobrze się chociaż ociera człowiek o takich zawodników.
Zerknijmy, co się tutaj dzieje. No tak, to jest z Magnusem. Pion mniej, dwa. Pion mniej, dwa więcej, wygrana. No dobra. Wow, co to za pozycja? D2. Oj. No czas, co nie? Dobra, zerkamy dalej. No nie, no dlaczego? No dlaczego czarne się bawią? To nieładnie. Dobrze, że chociaż zamontował szybko. Dobra. I jeszcze jedna partia została. Ciekawe, zobaczcie, jak silnik ocenia. Na niewielki plusik. Tutaj pionek jest zaawansowany. Wygrana! Hetman B6. Podstawka. Ale jaja. Kompletnie w ogóle końcówka. Białe muszą chyba się godzić z remisem. No, będę próbować, jasne. Król będzie zasuwał tutaj. Figury ciężkie są połączone. Nie no, to teraz można walczyć o zwycięstwo. Kwestia wymienienia hetmanów. Oj, będzie ta partia trwała jeszcze, coś czuję. Hetman F3. A sprytnie, sprytnie, bo tutaj się można zasłonić. No, to białe tutaj chyba wycisną. Powinny. Będzie to trudne, ale możliwe. Nie ma szacha teraz, to jest ważne. A hetman wchodzi na e5, sam zacznie teraz maltretować. Już są siatki matowe. Oj. Wygląda to nieźle. No, król będzie tędy zasuwał. Czas. W sumie całe szczęście, powiem wam, że bo to by jeszcze trwało i trwało. Okej. Cztery rundy za nami. Króciutka przerwa. Z uwagi na to, że czeską zawsze po czwartej rundzie tam coś sprawdza, więc. No ale to za chwilę ruszy kolejna runda. Co tam dobrego u was na czacie na żywo, moi drodzy? Słychać? Jakieś plany turniejowe macie? Jaki wynik? 2 na 4. 2 na 4. Na razie szału nie ma, dlatego że te dwie partie z arcymistrzami no, były przegrane w taki sposób. Bez walki większej, tak naprawdę. No, tutaj mogę mieć pretensje do siebie. Ale 2 na 4, no spokojnie, no to zwykle tak bywało. Trzeba się teraz po prostu rozpędzić. Kto z was gra w Bydgoszczy w piątek 20, już mówię, 23 w Blicu? Czy może ktoś gra? Ja zamierzam zagrać akurat. Będę.
W sumie to nie wiem, czy się ktoś orientuje, że tam jest turniej. Nie jedziesz nigdzie na. A właśnie, a powiedz Pulchny, a będzie. O, witam cię, 50 żony, 50. Powiedz mi, Kacper, czy w tym Gdańsku, przepraszam, Gdańsku robicie ten festiwal, czy jednak nie? To, co było planowane rok temu? Znaczy, zakładam, że nie, bo bym o tym już słyszał. Tak się przy okazji upewniam. Za rok, może za rok. No dobra. Trzymam kciuki. Swoją drogą, słuchajcie, w tym roku będzie pierwszy festiwal na Mazurach. Koło Węgorzewa. Jak ktoś chce sobie spoko odpocząć wśród natury, gdzie będą lasy, będą jeziora. No i szachy. Turniej jest bardzo tani, porównując inne turnieje w Polsce. No, jeżeli chcecie zagrać sobie w tym turnieju, to zapraszam. Możecie go znaleźć na Chessarbiter. I też go ogłaszałem również na YouTubie. W Chessarbitrze go na pewno znajdziecie. Tam jest turniej Open, czyli dla wszystkich. Jest turniej do lat 15, więc juniorzy również mogą zagrać. I turniej do lat 10, czyli mniejsi juniorzy również mogą sobie zagrać w tym turnieju. No i cóż, myślę, że warto. Ja tam się również pojawię na pewno jeden dzień. Grać w nim nie będę, bo po prostu nie mam takiej możliwości, ale czasowej. Ale się pojawię. No jak też sobie mówię, bardzo ceni spokój, naturę i super odpoczynek. Bardzo dużo atrakcji będzie w ogóle. Bardzo dużo atrakcji. O tym trzeba, można sobie poczytać w komunikacie. Ja może przypnę, jak już ten film będzie na YouTubie, to przypnę informacje w komentarzu i w opisie, więc można sobie będzie zerknąć. A osoby, które są teraz na żywo, to zapraszam do Chess Arbitra. A w ogóle, wiecie co? Ja wam go wrzucę teraz, co? Ja będę tak czekał. Jak jest okazja, to wrzucę. Może ktoś się z was zdecyduje. Bo uważam, że bardzo warto. Poza tym pierwsze festiwale są zawsze ekscytujące. Tak. Festiwal szachowy Kraina Tysiąca Jezior. Proszę bardzo, wrzucam czas arbitra. Hop. Na czat. Zerknę, kto się zapisał. Wiem, że się zapisał bodajże jeden arcymistrz. A jest na liście, nie widzę go, ale wiem, że się zapisywał. Tak słyszałem. A, przepraszam was najmocniej. Nie to, nie to, nie to, nie to. Już wam wrzucam link do Openu. Bo głównie Open chyba nas będzie interesował, z tego co kojarzę. Już rzucam link Openu, proszę bardzo. Dokładnie, no tak, zapisał się Grabarczyk Mirosław. Póki co. No jest z kim pograć na pewno. Fajnie będzie można sobie odpocząć. No i super. No dobra, czekamy sobie na rundę numer 5. Wracając do Titled Tuesday. Mamy rundę, ok. Arcymistrzyni. Jedziemy. D4. Będzie E4? No będzie.
Jak ktoś nie ma kategorii, to oczywiście, że może zagrać na tym turnieju. Jasne. Nawet jak ktoś klubu szachowego nie posiada. Każdy może zagrać, słuchajcie. Okay. Ustawiliśmy hipopotamusa. Dobra, roszada. Tutaj trzeba grać C5. Wygramy C5, no. Co będę się szczypał? Pytanie, czy skoczkiem teraz, czy pionkiem trzeba? Nie, no chyba skoczkiem. Bo tutaj jest opcja ataku, a E5 jest posunięcie. A, znowu się dałem zrobić bambuko, no. Ale może się uratuje, wieża C8. O, przeciwniczka nie pograła za dobrze. Super, to zdobywam pionki. Pionek więcej. No i skoczek na D5 jeszcze świetnie stoi. Aha. Tu będzie bicie, tak? To może tak zagram. To i tak jest bicie, ale nie atakuje mi wieży, bo mam odbicie tu. Dobra, zgadza się. To było sprytne zagranie, bo tutaj grozi. Teraz jest opcja tu, ale będę miał opcję tam. Na te związania trzeba bardzo uważać. Kwestia rozwiązania się ze związania, no i problemy znikają. Wydaje mi się, że to jest dobrze. Znaczy, no właśnie, jest bicie tutaj. Chyba na G2 muszę. Zastanawiam się, czy coś mi grozi. Chyba muszę tak. Żeby uzyskać, cały czas mieć tę przewagę pionka. No tak, chyba się udało. No i tutaj. No otóż ta konstrukcja na dwa pionki to jest bardzo dobra konstrukcja. Wieża B7 jeszcze trzeba brać pod uwagę. A przeciwniczka według mnie nie wykazuje dużej siły. Skoczek D5 chyba mogę. Tego jest ok. No dobra, gramy tak. To jeszcze nie jest takie proste. Spróbujmy wymienić tą wieżę. Udało się. Trzeba tego pionka wziąć. Tu skoczek F4 grozi, po wieży E2. Skoczek D3. Tak. Zbije, koń F4. Może tak być. To chyba tutaj, żeby nie było szacha, a atakuje skoczka. Więc wieża musi wrócić. I biorę pionka. Dobra, zgadza się. A, sprytnie.
Bardzo sprytnie. No dobra, tak. Czego nie podstawił z tymi skoczkami, to są czasami cuda. Zrealizowanie tego. Chodzę tak, żeby nie dostać szacha skoczkiem. Dobra, jest. No powiem wam, się trochę zestresowałem. Ale jest zwycięstwo. Jest zwycięstwo. Ok, zaraz runda kolejna. Trzy punkty. Są trzy punkty na pięć. Jest dobrze póki co. Hikaru ma urwaną połówkę. Magnus 5 na 5. Chyba się spiął. Dzięki Kuczaj, no było pograne w miarę, no tak, tak, ale to przeciwniczka troszkę pomogła, bo jednak nie widziała lepszych opcji tam w którymś momencie. No tak, no ale no, no tak. WGM chyba za darmo nie dostała. No nie wiem, no tak to jest w grze internetowej, niektórzy dobrze grają w internecie, niektórzy po prostu nie potrafią grać w internecie, a ich siła gry na przykład na żywo jest zdecydowanie wyższa, aniżeli online. No tak to już jest. Partie trwają? Nie, no chyba nie. Jeszcze coś jest. Już nie. Okej. Tak patrzę w czołówce. Dobra. Jedziemy. Mistrz Fide. W ogóle mam 2605. Dobra, teraz zagram inaczej. Te D6 takie było kąśliwe. Mamy królewską indyjską. A, no to od razu D5. A, no to bicie, spoko. To taką pozycję to ja mogę grać. O, tak. No dobra. O, teraz to cudo. Teraz to w ogóle robię długo i jestem w domu.
No C5, no i gramy w szachy. Cudowności. On może mnie atakować, bo on tam nie zaatakuje mnie, no bo co on tam może? Przepchanie jest bardzo ciekawe. A, przepcham tego pionka, co tam? Wiesz, że stanie skoczkiem tutaj, a zagram. Nie, miałem G4 zagrać. Pomyliłem się. Ale w sumie może i dobrze wyszło. Zbimy to wieżą. No tam się będziemy nastawiać. Nie wiem, czy to dobry pomysł. Przejdę królem. Coś tutaj pogramy za chwilę, myślę. No wieża wraca. On się otwiera, tak? Chce się otwierać. No dobra, cyk. Cyk. To wieża wróci na D1. Dobra, szybko gra skubany. Tu będzie chciał. No dobra, tak. Coś tam widzi gościu, coś tam widzi. Trzeba uważać. O, koniec H4. I mam teraz taki strzał. Dzień dobry. Szach. No i teraz, czy wierzę na C8, czy wierzę na G6? No wierzę na G6, chyba jest bardziej aktywny. Dobrze, mamy go. Pytanie, co dalej? Dalej sobie wrócimy na F2. Dobra, wrócę wieżą. Gońca na F1 wstawię, tylko z dwoje wieży, a tu kombinuję B3, skubany, chciał mnie załatwić szybko. Spróbuję zdwoić wieżę. Udało się. Goniec tam. Spoko, spróbujemy wymienić. Szybko gra, to jest takie deprymujące troszkę. Aha, on mi może tutaj zbić. No musiał tak zagrać. Nie zbił. Dobra, wracam. On też wraca, ok. Dobra, gram wieżę D7. Z takim planem. No i teraz na tam chcę. A, tu się obronił. Muszę zacząć grać na materiał, nie? Mam plan. Tu, jeżeli zbiję, to hetman tu. Dobra. Ale pewniak. Po prostu pewniak. Co ja mam teraz grać? Odprowadzę króla. Kurczę, naprawdę? I co, i nie mam wygranej? Sztuczka, tak. Mam go. Podstawił. Mam goniec H4. Uff, bo strasznie gość mnie po prostu tak zirytował nieco. Mam go, no, teraz go mam. Uff, ale się porobiło. Za szybko też grałem, ale on też grał szybko. To naprawdę może wytrącić z równowagi. Panie tutaj z szachem. Starczy chyba.
myślał, czy... Nie no, tak, trzeba wbić. Dobra, mamy to. Mamy czwarty punkt. Dobrze. Przeanalizujmy. Nie, w ogóle ta pozycja jest chyba spoko białymi. Silnik mówi, że to tak normalnie? Nie znam się na szachach, słuchajcie. No kompletnie się nie znam na tych szachach. Czasami wątpię. No a tutaj uważam, że białe mają świetną grę praktyczną. Już H4 każe grać. No to jakieś niuanse wchodzą w grę, ale wydawało mi się, że długa jest spoko. Wiecie co, ja tam się troszkę pomyliłem. No, przepchałem. Przepchanie może nie jest najlepsze. Może trzeba to zostawić po prostu i dać mu wybić, żeby linia C była słaba. No a C6 na pewno nie najlepsze. Właśnie, ja się pomyliłem, ja tu chciałem grać G4, przysięgam. Wiem, że komp też tak pokazuje, ale przysięgam, że chciałem grać G4. To jest taka typowa blokada i on nie może w ogóle nic zrobić, potem gram H3 i trzymam to skrzydła, bo gram H4. O, jakoś za szybko to poszło. Ale to i tak jest cały czas dobra pozycja. G3. Każe się rozwijać z tej strony. Słusznie, no słusznie. Zresztą miałem takie założenie, że grać na drugim skrzydle, ale on sam zaczął tutaj fajnie, fajnie pogrywać. Zobaczę tylko, czy taktycznie tutaj coś nie było przeoczone z jednej czy z drugiej strony. Koniec H4. Tak, no tutaj taktycznie to było przeoczone. No niby bez jakości, ale wiecie, to jeszcze jest gra. G3 znowu każe grać, otwierać pozycję z tej strony. Zobaczcie, co komp pokazuje. Hetmanem wjechać, tu atakować pionki i je zbijać. Tyle w temacie. Tak? A dlaczego nie tu? A, bo bierze C1 i otwiera linię. No ale ja nie miałem takich pomysłów, spoko, ale to jednak okazuje się, że goniec C5 jest ok. Dobra, tak, tak, tak. Tutaj może przesadzone, jak widać. Niby się wyrównuje. Zbił na D7, to jest dobre? I to jest remis? No tak, myślę, że goniec trzyma tutaj. Karamba. Dobrze, że podstawił goniec A6, nie? Znaczy wiadomo, że to jest jeszcze pozycja do gry, no... struktura pionów jest różna, ale silnik już mówi remis. No dobra, tutaj już wygrana. Dobra, cyk. Punkt jest punkt. Trzeba się z tego cieszyć. Magnus, 6 na 6, no tak. I zaraz kolejna runda. Runda numer 7 za moment. No, czuję, że jakiś arcymistrz teraz wleci. No, musi, no. A nie, jeszcze trwają partie, sorry. Ale już mało tych partii, już się kończą. Dobra, tu jest remis. Okej. No, matowanie dwoma gońcami, proszę bardzo. Mamy darmową naukę. Praktyczną przede wszystkim. Przypomnę tylko, żeby zamatować dwoma gońcami, trzeba króla zapędzić do rogu. Czy białe to teraz robią? No teraz... przepraszam, czarne. Okej. Okay. No co ten... No co on w ogóle robi? Aha. No co on robi? Powtarza pozycję, no wstyd. Kim... Ten gość 2900 cm? No dobra, nieistotne. Zamatował. Tylko nie w rogu. Po błędzie przeciwnika. Tu mamy remis. Co to mi tak przecina? Klatki nie są gubione. Oj! Podstawił.
deklarowany ruch chyba poszedł. Mistrz Fide 2735. Nie ma arcymistrza jeszcze. Jedziemy. Jeszcze tak może. Dobra, tutaj. Żeby napierać jednak na punkt B3. Dobijemy. Bo trzeba. Pytanie, czy tu tak zagramy, sprowokujemy do G4 przeciwnika, ale też mamy opcję taką wziąć pionka tutaj. A może tak w ogóle? Prowokacja do tego, bo jeszcze tutaj się osłabi, a jak będzie G4, to skoczkiem tutaj wlecę. Dobra. Żadne widły nie groziły. Żeby się nie zapędził tymi figurami. No właśnie, muszę wrócić. Oczywiście mogę taki ruch dostać, ale skoczek D3 chyba fajne. Tylko czy mi to coś daje? Nie wiem, ale tak zagram. Ryzyk fizyk. Tutaj mam chyba strzałkę. Tak, bo potem jest tutaj taktyka. Nie mam strzałki. Tu mogę zbić teraz. Wie, że mogę zbić, co ja gadam. I mogę w ogóle tutaj zbić. To będzie też fajne chyba posunięcie. Pokuszę się o nie, bo to mi uprości grę zdecydowanie. Zdecydowanie mi to uprości grę. Okej, teraz zagram tak, żeby tutaj atakować. On ubierze B3. Hetmanem nawet zagrał. O, spoko. No to jest kompletnie strategicznie wygrana pozycja. I goniec C8. 2, 4, 6. 2, 4. Pionka więcej. On ma zepsute piony. Wszyscy są zadowoleni. Trzeba tylko to ustabilizować. Jakieś takie posunięcie. Tak, w ogóle nie wiem. Aha, tędy chce się wdzierać. Dobra, czekajcie, bo tu trzeba jeszcze uważać. Skoczek D7. To, że jest to strategicznie wygrane, nie znaczy, że to już jest wygrane, ale taki ruch on dobry. No dobra, praktycznie grajmy, bo pewnie są lepsze ruchy, ale grajmy praktycznie. Tak, 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 widzę to wszystko. Tak, tu chcę zagrać. Hmm.
No i dobrze sobie tutaj poczyna ze mną, no. A tak? Czy na C6 ma bicie? Miał. Ojejku, tutaj miał przecież bicie. Co ja zrobiłem? No wypuściłem kompletnie wygraną pozycję, no. Kompletnie wygraną pozycję wypuściłem. Kompletnie. Ojejku. No i to teraz moja jedyna nadzieja właśnie, że nie wymienił wież, no. Ale nadzieja w sumie nie wiem na co, jak on tutaj teraz dostaje lepszą pozycję. Dobra, H4. No tak. Z praktycznego punktu widzenia on tutaj już jest spoko. Tu spróbuję. A, jeszcze tu pionka podstawiam. Kurczę, co ja robię? No, kompletnie wygraną pozycję miałem. Kompletnie. Wszystko tutaj było w tej pozycji. Kompletnie wszystko. Zły jestem, bo pograłem jak kompletna sierota tą pozycję. Kompletnie. No właśnie, jeszcze będę musiał. Ojejku. Wracam. Teraz mam przegraną. Z kompletnie wygranej pozycji. No niewiarygodne po prostu. Tak się dać zrobić, no. Ależ jestem zły. Brrr. No niewiarygodne, no. Nie, to ja się nawet nie rozluźniłem, słuchajcie. Nie wiem, zaćmienie. Co za bzdura. Kompletna. Po prostu. Ale człowieka nosi, nie? Masakra po prostu. No tutaj tam dociska mnie. No tak, no i co ja mogę tutaj zrobić? Nic. O, świetnie. Już ja pierdzielę, no po prostu masakra. Kompletnie był rozjechany, patrzcie. Kompletnie był rozjechany. Pograłem jak ostatnia. Po prostu nie wierzę, że przegrałem taką pozycję. Zobaczcie, co tutaj się dzieje. To jest wszystko pięknie grane. No, no, oczywiście podstawił, no podstawił, podstawił, no ale no podstawił, no co mam poradzić, że podstawił? Tutaj, cyk, cyk, zaczyna się. No dobra, co on tutaj ma? Goniec. Dobra, nieważne, goniec D2. Wróciłem. Tak, no i wleciał skoczek. On tutaj. Bicie wieży, cyk, patrzcie, co się dzieje. Wieża E3 kompo rozpatruje. Co zagrał Krzysztof? Zbił. Dobrze. Dobre wyczucie. Okej. Może trzeba było zbić tutaj pionka. Okej. Ale bicie na B4 też nie jest złe przecież. Hetman B3. Super. To jest kompletnie wygrana pozycja. Wszystko można było tu grać. Skoczek. Nawet ta pozycja jest wygrana. No na litość boską. Można było, nie wiem, tutaj może. Co B6 pokazuje? B6 też rozpatrywałem. Aha, wiecie co mi się ubzdurało po B6? Że on zagra mi tutaj, no. To mi się ubzdurało. No, Krzysztof, pięknie. Pięknie liczysz. Król E5. No nawet zbić, no. Tak. Co, już jest tak źle? Ja tutaj po tym ruchu tylko widziałem bicie gońcem, co nie? To się przyznaje bez bicia. Nie widziałem bicia na C8. No i tu już jest ciężko. Nadal. Ha, spoko. Goniec C7. Bzdura. Goniec A5. No tak, jak on by mi zbił tutaj, to jeszcze mam bicie wieżą. No i jeszcze można walczyć, ale też pewnie jest remis. Tylko że on w tej sytuacji zapewne by zbił wieżę i partia skończyłaby się remisem. Mniej by bolało. Dziękuję, nie chcę mi się na to patrzeć. Do widzenia. Nie gram w szachy w ogóle, nie powinienem grać. Się denerwować. Takie pozycje jak wypuszczam, to po prostu powinni kategorie zabierać. O, właśnie, powinni zabierać kategorie. Wtedy człowieka by motywowało do wszystkiego.
Nie no, żartuję z tym zabieraniem kategorii. No, ranking zabierają. To też demotywuje. No, nie można tak grać w szachy, no. Kompletnie nie można tak grać w szachy. Przepraszam, marudzę, złość sportowa. Tak. Sportowa. Jaki ze mnie sportowiec, jak ja nie potrafię takich pozycji wykorzystywać. No gość był rozjechany kompletnie. Kurza stopa, no. Roż. 1610. Chodź tutaj, Roż. Graj. Oby szybko. Masz D5. Na szachowym tilcie. Obym nie dostał bęcek teraz po prostu, bo się przeżegnam. Dobra, go. Co, C3 będzie grał? C4, no okej. Okay. Niech ci będzie. No jesteś już mój, no jesteś już w lesie, nie wiesz co się dzieje. Goniec G4, atak na D4, no koniec partii jest, no. Nie no, oczywiście się śmieję, ale tak się wkurzyłem. No tak, możesz zagrać, tak, ale pewnie liczysz taki. No i on ma już 100 temp do tyłu, no. Myśl Krzysztof, myśl, no co, no trzeba grać goniec G4, wyprowadzać jak człowiek figury. On już jest 100 temp do tyłu, no C5 to takie, tak, takie ruchy też znamy. Okej, okay, no to już tutaj atakuję. Jak tego nie wygram, to nie nazywam się tak, jak się nazywam. Nad tym się zastanawiam. Nie no, nad czym tu się zastanawiać? Atakujemy słabe punkty. Gońca czarnopolowego trzeba wziąć zawsze. Tak? Bicie, bicie. Tak? Za dużo wymian będzie. Dobra, sprowokuję go do E4 i z powrotem zagram. To będę tylko... Nie, no bez sensu zagrałem. Dobra, ale jak już zagrałem, to niech będzie. Dobra, jakieś inne ruchy trzeba powymyślać, no. Może wrócić po prostu tutaj, atakować tego pionka. Tak, zrobimy. Naprawdę? Tak zagrałeś? A to jestem trochę zaskoczony. Dobra, zagramy tak, potem tu. Nie wiem. Nie wiem, nie chce mi się myśleć. No H3 dostanę na pewno. Nie dostałem H3. Dziki ruch, żeby tutaj wejść. A6 to w ogóle bzdura. Skaczką gram jakąś w ogóle, teraz dopiero zauważyłem. No nie no, skaczką muszę wygrać. Poblokował mi centrum. Ja tak się czaję na niego. No dobra, idziemy tu. Wymieniaj. Nie wymieniłeś. O ty cwaniaczku. No cóż, no to C6 chyba. Ojejku, figurę podstawiłem tutaj. No co ja gram, no. Świetnie, Krzysztof. No zbij chociaż tu, daj szansę mi na koń E3. Dałeś chociaż szansę na koń E3. Nie, no słuchajcie, no nie, no, no po prostu nie wierzę. No dobra. O rety. Nie wierzę, co ja gram. Dobra, tak. Nie wierzę. No szach, no widzę, widzę. Nie no, tracę nazwisko w tym momencie. Tracę nazwisko. Nie wierzę, co się dzieje. No nie wierzę, po prostu podstawiam wszystko. Graj teraz szybko, Krzysztof. Przepchałeś, okej. Okay. Przepchałeś. Co mam zagrać? Tu będzie grozić, coś będzie grozić. No dobra, hetman C7, może wieża tu. Może B6, nie wiem. Wieża będzie chciała mnie tam męczyć, okej. Okay. No dobra, wieża tutaj. Aha, mata mi wlepisz zaraz. Skoczek odejdzie. Może nie, nie wiem.
Kompletny wór. Tutaj. No dobra, F5. Będę miał H6 przecież jeszcze. Wrócił. Dobra. No H6. No H6 muszę chyba jakiś taki ruch zagrać. Coś w tym stylu. Ha, wlazłeś mi tu i będziesz mnie terroryzował takim posunięciem. No świetnie, no. No tak, no masz rację. No dobra, bierze F6. Weźmiesz mi moją figurę mniej. No tak, no. Czysta figura mniej. No i zaczyna się rozpędzać ptaszek. Jeszcze spróbuję sztuczki w postaci bicia tu. Sztuczki się nie udadzą. Niestety się nie udadzą się sztuczki. Słuchajcie, ja przegram tą partię. Po prostu przegram tą partię. Jest niewiarygodne. Niewiarygodne. Przepcha mi tu i będę w kiblu. Już jestem. Jedyna nadzieja. Tak i tak nawet. No dobra, szach. Blokujemy. Jeszcze w ogóle hetman D4 może go postraszę. Myśli. Czas, czas. Tak? No dobra, tak. No nie postraszę cię. Ale się jeszcze wybronię przez chwilę. Dobra, masz tak. Wygrałem! Przepraszam. Przepraszam. To wyjście z wora to było masakra. Po prostu nie wierzę. Po prostu co ja gram dzisiaj. O rety. Znaczy, może nie jest tak najgorzej, ale teraz to. Nawet nie chcę patrzeć tej partii. Dobra, zobaczę szybko. Zobaczcie, że po 8 ruchach czarnymi już mam przyjemniejszą pozycję. E5, E5. Nie zagrałem E5 standardowego. No właśnie. Czy komputer mówi bić tutaj gońca? Komputer mówi bić tutaj gońca. Ok. I to jest remis? No dobra, podstawiłem figurę, no należało pewnie tak zagrać cokolwiek, no ale to jego centrum jest silne niestety. W ogóle gość mógł najpierw zbić tu. Aha, bo jest strzał tutaj, dobra, tam dobrze zagrał. Nie no, bez w ogóle komentarza, nie? Wyjście z wora, kompletne. Tu już w ogóle miazga jest, kompletna. Zresztą on tego nie wygrał. Dlaczego nie mógł tak? Mógł. Wszystko mógł w sumie. No i tu już mógł się trochę. No tak, mógł się tutaj troszeczkę zestresować. Dobra. Dobra. Wyjście z wora musi też być zaliczone. Ok. Ile mam punktów? Przednia partia była. Ktoś liczy moje punkty? Czy ja mam 5 punktów teraz na 8? Chyba tak, 5 na 8. I jeszcze rund 3. O, spoko. Dobrze mówię? 5 punktów, Krzysztof? Już siebie szukam.
Gdzieś daleko się będę szukał. Okej. Beniolus też ma 5. A ja mam w ogóle 5 czy 4? Już zgłupiałem. Szachuj, gdzie jesteś? Nie pokazuję szachusia.pl. O, jestem. Mam 5 punktów. Jestem na setnym miejscu. No świetnie. A, po 8 rundach znowu jakaś tam krótka coś. Dobra. A więc czekamy dalej sobie spokojnie. Tak, już po tych 8 rundach, jak już się rozpędził tutaj czeską, to szybko poleci. A to dobrze by było wygrać teraz dwie z rzędu i ostatnią zagrać na super rekord. Fajnie by było. No ten rekord 7,5 jest w totalnym zasięgu. No, umówmy się, tutaj potrzeba odrobiny szczęścia. Nawet 8 jest w zasięgu, tak strzelam. Jest w zasięgu. Przy dobrym dniu jest to wszystko na pewno. Zobaczymy. Zobaczymy. No jak się wychodzi z wora, to na pewno jest w zasięgu. O rety. Poczekajmy na następne. Na kojarzenie. Partii numer 9. Czasami sobie pomilczę, słuchajcie, nie wiem, nie mam nic mądrego do powiedzenia. Carlsen stracił jeden punkt. Dwa remisy, bo przegrał. O, cześć Paweł. No 5 na 8, ale wiesz co, no z nikim lepszym nie wygrałem, a teraz miałem takiego farta, że głowa mała. A poprzednią rundę grałem z mistrzem FIDE 2750 i po prostu był ograny totalnie, tak wypuściłem, przegrałem, po prostu jestem wściekły, ale znasz to, nie? A, po prostu to jest masakra. A 50 Johnny, ale myślę, że, no ale wiesz, teraz mam 5 punktów, jeszcze 3 rundy i jak zdobędę 2,5 punktu, no to rekord będzie. Zobaczymy. Nie no, wygrywam teraz dwie z rzędu i potem gramy z kramnikiem, wygrywamy z kramnikiem i cześć. Forma na buleta dzisiaj, a w ogóle nie mam ostatnio formy, ale wrócę. A, jeszcze wrócę do tych szachów, bo tak mi się chce w nie grać. O, cześć Adiot 74, witam cię serdecznie. No na żywo czasami bywam. Bywam. Także miło. No tak, bo na YouTubie transmisji takich właśnie z gierek nie prowadzę, tylko na Twitchu. A mam takie tajemnicze pytanie do was, drodzy widzowie. Czy ktoś z was był kiedyś na Dominikanie? Jestem bardzo ciekawy, czy ktoś z was był na Dominikanie. Mało tego, drugie pytanie brzmi, czy ktoś z was zna język hiszpański i był na Dominikanie? Można też pisać, że nie, nie byłem, albo nie, nie znam języka hiszpańskiego. Ale nie, na czacie jest tutaj kultura, widzę. Nie zaśmiecamy czatu. Kuczaj, byłeś, średnio polecasz. Ale, a widzisz, a ja się z dwoma opiniami spotkałem, że było fantastycznie. Piękne widoki, piękne krajobrazy. Ciekawe.
A dlaczego średnio polecasz? Z jakiego powodu, proszę powiedz, jeżeli możesz? Dzięki, Paweł. Tylko, że ja zresetowałem komórkę, więc na razie nie sprawdzę na Messengerze niczego. Aha, chodzi o to, że w tej cenie znajdziesz lepszy wypad. Ale tu nie chodzi mi o cenę, tylko ogólnie o kraj, tak? To nie, już nie patrzmy po prostu tutaj na cenę, czy coś jest 1000 czy 2000 taniej czy drożej. Tylko tak ogólnie się pytam. A ty byłeś w Kenii? Spoko, Kacper. Gorąco pewnie, nie? No wiem, że gorąco, no to już pytanie bez odpowiedzi. Meksyk na przykład. Okej. Okay. A jeżeli tylko chodzi o cenę, kuczaj, Dominikany, no to spoko. To mnie jakoś nie odstrasza. W sensie, prostu jestem ciekawy tego kraju. Dobra, gość 2700, lecimy. Kawa dobra w Kenii. Spoko. Dobra, czy Greenfield? Tak, Greenfield. No dobra, jakby tu zagrać teraz? Po ludzku chyba. A może E3? Nie będę tu się wykupiał za 4 z jakimiś tam. Niech on tutaj teraz kmini. Ok. No dobra, goniec E2. Takie naturalne chyba ruchy. Może to gościa trochę zmyli. Mam nadzieję. Ale C5 chyba trzeba grać. Czy można teraz? Bicie? Po prostu ustawiłem sobie gońce blisko, skoczki, pionki. Tak jak trzeba grać w szachy chyba normalnie. No i właśnie, wybity jest z rytmu i o to chodzi właśnie, żeby nie wchodzić w główne warianty, jak nie bardzo się pamięta. Zagrać normalnie. Aha, no i będzie C5 kombinowane zapewne, albo E5. No dobra, może być kombinowane. Roszadę trzeba zrobić. Jak zagra jedno z tych posunięć, to ja po prostu to oleję. Wyprowadzę sobie figurę. Jak zbiję, mogę wybić skoczkiem, ale też pionkiem mnie kusi, kurczę, bo tu skoczek nie wejdzie nigdzie. Dokładnie, on będzie mi tego pionka blokował. No coś za coś. Grajmy wieża E1. Możliwe, że czarne mają ok pozycję, ale przynajmniej nie taką typową. Goniec F4 tutaj chyba trzeba zagrać. Przytrzymać go z tej strony. Dobra, tak zrobimy. Tak, tak, to, dobra, to tak, to tak. F6 może być, sobie ucieknę. A z tej strony chcesz mnie atakować, cwaniaku. No patrzcie, dobrze zagrał. Muszę wrócić na A1, ale mnie zmusił. I tu jest nacisk, dobra. Hetman B3. Teraz mogę zagrać wieżą na D1. Sobie tak zaplanować. Jak skoczek F4. A, sprytnie. Sprytnie i dobrze. Tutaj, tutaj na C4. Pilnuję na szczęście. Żeby się nie wpakował w jakieś tutaj zasadzki. Może gońce wrócić tu? Nie, no dobra. Na razie goniec niech stoi. Gramy na czas. Ok, wieża wchodzi. W ogóle taki ruch jeszcze. Zbił, zbił. Sprytnie. Próbuję grać. Sprytnie. Wróćmy. Tam będę sobie patrzył na E7. Skoczka wstawię. Wiszące piony. Też wolałbym grać to chyba kolorem czarnym. Nie ukrywam. Dobra. Tutaj pilnujemy na C4. No właśnie. To będą te dylematy. Ale zagram inaczej, dobra. Hetman B3, tu będziemy spoglądać, tam na F7. Ciekawe jest też pobiciu, bicie pionkiem, żeby tam, ale nie, to może być fanaberia. A to jest ciekawe w sumie. Dobra, ale już tak nie będzie. Chwila. Krzysztof, ogarnij temat teraz chyba. 4. Patrzymy, może wieża B1 w ogóle takie prymitywne.
Dlaczego by nie? Grajmy prymitywnie w szachy. Teraz to spoko, tylko lufcik właśnie bym się przydał, może H3 nawet. Będę musiał tego pilnować, ale wieża A2 dobrze stoi. Tutaj tak, to się chyba wszystko trzyma. On może zbić, zbić i może wieża C6 zagrać. No niech gra. Niech się boi. No miałem wiszący pion. O, tutaj zagrał. Tak. A, niech będzie C4. Zawsze można wrócić. Chociaż ten pionek teraz będzie niby osłabiony. Gdzie ma skoczek kicnąć? Magnus by wiedział. On tu będzie się szykował skubany. Tak, tak, tak. Kurczę, trzeba chyba pionka na B7 brać. Ale on na D4 weźmie. No dobra, bierz, no też muszę coś wziąć, no. Dobra, i wracam. Aha, tu mi skrobniesz. Tu się trzyma, nie ma jakichś widełek? Nie, bo zawsze wie, że jest dwoje. Dobra, biorę pionki. Biorę pionki. Okej. Wracam. Grunt to nie podstawić, Krzysztof. Aha, bo on ma 4 na 3. Jak mi skosi te dwa, to lipa. Pytanie teraz, czy... No chyba tak. Chyba tak trzeba jednak. Dobra, tutaj bronimy, atakujemy, podważamy. Tu chyba... Chyba trzeba hetmany wymienić. Chwila, może nie. Może tak w ogóle. I spróbować atakować. A, niech będzie, spróbujemy. Chociaż moim pierwszym zamysłem była wymiana hetmanów. Okej. No dobra, no prymitywnie to prymitywnie. No i co, nie możesz na C7 zagrać. Wieżą F8 będziesz musiał wrócić. Będę mógł zbić i potem tam. To się też trochę postraszę. A, koń H6. Nic nie widzę. Dobra, gram lufcik, nic nie widzę. Weźmie mi na A2, wiem. Wiem o tym. Tu chcę zagrać. On ma 19 sekund, ja mam pionka mniej. No teraz hetmanów to nie mogę wymienić, no. Żadne skarby. Żeby skoczko nie podstawić, ale będzie skubany cisnął, nie? Tak, 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 tak. Ten goniec jest mi potrzebny, niestety. Nie lubię takich posunięć, ale nie mam wyjścia. Wracam, żeby tu pilnować. Jeszcze czary mary. Dobra, wracamy, żeby tutaj... O, czasu mało. Dobra, muszę coś wymienić. Tutaj będę straszył, już nie mam końca czarnopolowego. A taki ruch. Dobra, tutaj już będę coś tam próbował. Hop. Wymiana. Kurczę. Myśl, Krzysztof. Nie wymieniaj. Orety. Oj, przegrałem. Wieża C1. Kurczę. No nie. No nie. Masakra. Świetny skoczek. Jeszcze podstawiam. Dobra. Lipa. Trochę też nie swoją pozycję zagrałem, ale... Nie było tak źle przecież. Co? Skoczek D5? Jak, no B3.
sobie zdawałem sprawę, że czarne problemów nie mają, ale no nie udało się gościa oszukać. Myślałem, że on dobrze. Co tutaj, coś lepszego? No tak, około równości. C4. Bicie, bicie. Skoczek tutaj. No też nie grał jakoś super, no ale to już nie jest. No nie, no to szukam usprawiedliwień. Kurczę. No nie, tutaj nic nie było chyba. Niestety on kontrolował już sytuację. No. Poczułem, że tu jeszcze miałem jakąś szansę. Czasem się czuję pewne rzeczy, no ale niestety tutaj. Co? Hetman E6, ale z tym idiotą, nie? Ale z tym idiotą. Po prostu wygrana po Hetman E6, bo tu wszystko wchodzi. No nie, no nie, no nie, no nie, no nie, no nie, no nie. Hetman E6 było. Świetnie, Krzysztof. Świetnie grasz te szachy. Dobra, uspokój się. Jeszcze nie jest tak źle. Co za minkiszon? Co on gra w ogóle? Masz H6. Zbiłeś? No nie, no po prostu... No... Znaczy świetnie, no ja się cieszę. A masz D5, co tam? A masz C5, męcz się. A proszę ciebie. A dobra, możesz bić, dostaniesz E5. No dobra. No to masz tutaj. Pewnie zagrasz tak, no bo co innego możesz. Tu, tu, bicie, bicie. No i dobra, jak Kasparow kiedyś grywał. Hop. No i świetnie, i gramy w szachy. Powrót. E4 pewnie. No to tak. Przepychaj. Wiem, że nie przepchasz. Okej. Okay. Wszyscy są zadowoleni. Teraz pytanie, czy ja tam jakoś przejdę. Prawdopodobnie nie. Więc zagram jakoś sobie, nie wiem, tak na przykład. Poczekam. Rozwój wydarzeń. Coś tam poświęcę na A3. Za chwilę poświęcę, bo tak trzeba. Dobra, uciekam ze związania. No trzeba będzie coś poświęcić chyba. Pytanie, czy jakoś inaczej mogę przejść. Mogę chyba. Tędy, tu się wzmocnia. Aha, skoczka puszczam. Ale dobra, goniec C6 zagram i będę to wszystko trzymał. Chcę skoczkiem sobie przejść tutaj na B6. No może tutaj, jasne, może wszystko. Czy wszystkiego? Nie. Tędy przejdę. A to też, no co mi to da? Nic mi to nie da przecież. Dobra, wyflaguję go. Co on tutaj tak fika? Co ja robię w ogóle? Ustawiłem pionka, świetnie. Przegram. No przegram tę pozycję. Po prostu amator. Amator. Jakich mało. Niewiarygodne. Pion mniej. Kompletny wór. Tu jeszcze. Nie no, wiecie co? Nie oglądajcie. Nie, nie ma co oglądać. Masakra. Masakra. Nie ma co oglądać. Tu z wora już nie wyjdę. Już mnie nie wypuści. Nawet nie mam żadnej kontry. Niczego. A, tu jeszcze szach jakiś grozi. No świetnie. Super. Cudownie. No może tu grać wszystko. Nie chce mi się już po prostu. Sakra, po prostu. Sakra. Dobra, no. Dobra, no. Wygrywaj. Tak się ładnie zapowiadało to wszystko. A możesz mi nadać mata. Nie obchodzi mnie to.
Król G2 się gra przecież, no. Graj król G2. Proszę bardzo. O tu i mat, no. Tak, mogę jeszcze. Bez znaczenia. No dobra, masz. No masz. No to bez, no tak, no to już tam nawet nie mogę zagrać. Coś wypuściłem, nie? Bo może była opcja zremisowania. Dobra. Zobaczcie, co komputer pokazuje. Trzy pionki mniej, a jest plus jeden. Jakaś szansa na remis chyba, co? Tutaj wypuściłem. Co? Król C4. Król tu. No nie, no to jest wygrana białych. No dobra, to jest wygrana białych. To tak. No nie, no dobra, o tym tu rozmawiać. Nieistotne. Nadal mam 5 punktów, co nie? W stolicy Dominikany jest niebezpiecznie. W Meksyku dużo lepsze jedzenie, ludzie, masz... Okej. Spoko. O, wiecie co, no to tak zwykle jest, no. Ten dystans 11 rund jest taki, no dobry dystans, tylko trzeba się skupić przez każdą partię, no. No nie wiem, po prostu zagrał jak miękiszon i mnie ograł, no i tyle. Mniej arogancji? Adrianie, nie znasz mnie chyba w ogóle. Jestem kompletnie niearogancki, ale może to tak wygląda przez z drugiej strony. To są szachy. Tutaj
To wygląda zupełnie inaczej. To jest złość sportowa. Nie, no ale słuchaj. No jak mówię, że gość zagrał Minkishon debiut, no to faktycznie tak jest, no bo, znaczy wiesz, no ja przez pryzmat swój patrzę, no bo zero ambitnych debiutów. No dobra, każdy ma prawo grać jak chce, okej, okay, nie dyskutuję z tym. Nie wykorzystałem jego słabych debiutów, no okej, okay, dobra, moja wina. Nieistotne. Nie zawsze się gra na 100%, nie zawsze jest tak różowo, ale ja nie szukam teraz oczywiście żadnego usprawiedliwienia, po prostu dzisiaj gram słabo i tyle. Ale dogramy do końca. 5 punktów, no trzeba zrobić szóstkę i tyle. Nie, to że go zlekceważyłem, planu nie widziałem, po co tym skoczkiem tam latałem, żeby wejść na A4 pionka i tak bym nie wziął na B2, bez sensu. Na pierwszym miejscu jest Gata Kamski. Dzięki. Matę o trzech poprawiliśmy teraz humor. Faktycznie, no raz go ograłem. No to jak Gata Kamski jest na pierwszym miejscu. O, i gram. Nie wiem, po zdjęciu widzę, że trochę dziewczynka jest, co nie? No dobra. O rety. Nic nie mówię. Koniec na B3. Po prostu rewelacja, no. Co ja dzisiaj gram? Po prostu nie wierzę. No nie było końca B3. No to dziękuję serdecznie. No to jest miły prezent, no. O rety, po prostu tragedia. Przepraszam. Tu jest atak, tu jest atak. To i tak nie wygląda dobrze, ale. No dobrze gra ta dziewczyna, dobrze gra. Cóż ja mogę? Może tutaj w ogóle coś zamieszać, tylko co to da? O rety. No dobra, goniec tutaj, ona weźmie na B2 i będę cierpiał. Ale wyjście z wora zawsze jest możliwe. No nie wymienię jeszcze, nie póki co. No zniosę te trzy jaja na końcu, a to są najgorsze trzy jaja w Szwajcarze. Przegrywać ostatnie rundy to jest najgorsze, co może być. Okej. Może tak. Aha, tutaj może mi wymienić. W sumie to może nie najgorsze. Poczekajcie, przecież ja miałem chyba goniec A6 teraz. A nie, nie miałem, bo jest hetman C6. Dobra, dobra, bo już po prostu tak. Dobra. Kurczę, no, na wymienię te hetmany. Nie powinienem. Tutaj. Tutaj. Wieża B2. Tu mam taki ruch wtedy. Ja mam taki ruch, okej. Okay. Mimo straty piona teraz czuję się całkiem tutaj swobodnie. F3 bronię. Jeszcze takie zagranie. Aha, tutaj chcesz mi wlecieć. No dobra. A może tak?
Żeby tu, to tu, tu, związanko jakieś, nie, skoczek broni. Ciekawe, goniec C4. Ta wieża gdzie sobie pójdzie? No sobie pójdzie gdzieś tam i wejdzie kolejna. Dobra, wracam. Aha, tu broń na G2, no to mam takie wjazd jak coś. No dobra, z powrotem. Próbujemy sztuczek. Tu, to tu, jakieś taktyczne motywy. Czy tu? No nie wiem. Okej. Okay. No wiadomo, że nie mogę tego wymienić. Aha, tutaj oddaję pionkę, no ale to tam i takie straty spisane. Teraz jest możliwe szaki wzięcie tu. Zamieszanie troszeczkę. Ona powinna wymienić mi gońca. Jakby wymieniła gońca, ustawiła wieżę na dwójce, to jest po mnie. Ciekawe, czy słyszę. Jeszcze nie. Bo mogę... Ha, tutaj nie mogę wziąć. Dobra, daję szacha. I straszę matami. Jakiś tam szach, coś tu, coś tam. No, słyszała. Aby wymienić... coś takiego. Zawsze koń E3 będzie G2 bronił. Okej, okay. Chwila. Niech ja pomyślę. Bo tutaj może trzasnąć. Tonem takim i takim. A, okej. Dobra, ale czy ja mam opcję na remis? O red, nie wierzę. No nie wierzę. Opcja mata. A skoczek D7 chyba działa. Nie widzi. A teraz nie, skoczek D7 nie działa. Chwila. Straszymy. Teraz tutaj matem straszymy, albo tutaj matem straszymy. Ale widzi. Czekajcie. Chwilunia. Tak, może pójdzie do rogu, to zagram tak. Tu grożę matem. Wieża musi wrócić na C8. Biorę pionki. Aha, tutaj muszę tak. Dobra, parę pionków wezmę i są jakieś opcje. No dobra, biorę. Dobra, H4. Nie, już przegraną mam. A? Może nie mam.
Straszę matami. No to wieża F1 wygrywa, nie? Znaczy nie wygrywa, no nie przegrywa. Dobra, remis to jest. Wyjście z wora. 5,5. Dobra, trzeba się cieszyć. Dzięki serdeczne. Moi drodzy, za to, że oglądaliście takie słabe szachy dzisiaj. Ale myślę, że zabawa jakaś tam była. No, to tyle. Kto wygrał turniej? W ogóle? Enviel, co nie? To jest chyba on. Tak jest. A drugi, Gatakamski. No niesamowite. Spoko. Magnus dopiero ósmy. Tak to bywa.